W dzielnicy Rusinowa powstaje Dom Pomocy Społecznej. Zdaniem władz miasta pierwsi lokatorzy będą mogli wprowadzić się już w lutym przyszłego roku. Obiekt powstaje w budynku, gdzie dawniej mieściła się szkoła podstawowa nr 31, jednak dostosowując go na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, należało przeprowadzić gruntowną przebudowę. Budynek będzie dysponował 50 miejscami, lecz jest to niewielka część faktycznych potrzeb. Jak Państwo wiecie, demografia ma swoje prawa. Nie zmienia się niestety w cyklach rocznych, a raczej dziesięcioletnich. Więc to, co dzisiaj próbujemy nadgonić ten czas, to jest efekt pewnych działań albo braku działań sprzed 10 lat. A jeśli się przygotujemy na zmiany, które będą za 10 lat, no to teraz to będzie naszym następcą łatwiej. Choć jeszcze tego nie widać, prezydent Wałbrzycha Roman Szełomej zapewnia, że warunki, jakie zastaną tu pierwsi lokatorzy, będą na najwyższym poziomie. Nad prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka czuwać będzie personel złożony z około 45 osób. Takich domów powinniśmy zbudować o różnym, nieco różnym profilu w najbliższych 2-3 latach, pewnie jeszcze 3-4. Następny będzie przy ulicy Andersa. Rozpoczęliśmy już pracę, umowa jest podpisana. Ja nazwałbym je domami dla seniora, bo to nie jest dom opieki społecznej w takim klasycznym znaczeniu. Jak Państwo zorientujecie się, jaki jest standard, to jest właśnie luksusowy dom pobytu dla osób, które wymagają jednak wsparcia. Miasto na zapewnienie opieki seniorom poza granicami Wałbrzycha wydaje rocznie około 5 milionów złotych. Tylko dlatego, że w naszym mieście nie było już dla nich miejsc. Jednak jak się okazuje, sprowadzenie tych ludzi z powrotem do Wałbrzycha może być niełatwym zadaniem, ponieważ decyzję o przeniesieniu musiałyby wydać władze powiatu, gdzie aktualnie pensjonariusz przebywa, a wraz z nim wyjechałyby z tego powiatu pieniądze przekazywane dotychczas przez wałbrzyski magistrat. Jest bardzo dużo osób, które już na hasło, że taki dom się buduje, złożyły do nas propozycję, że chciałyby się przenieść. Jest to jakby ze względów takich moralnych też uzasadnione, bo oni tutaj mają rodziny, tu mają znajomych i tutaj mieszkali całe życie. W związku z tym myślę, że te powiaty ościenne będą się przychylać, a przynajmniej my będziemy na taką rzecz działać, bo naszym interesem jest, żeby mieszkańcy po prostu u nas mieszkali. Jest grupa osób, które oczekują w tej chwili na umieszczenie i te osoby już po prostu wstrzymujemy się z kierowaniem gdzieś na terenie kraju, żeby móc właśnie tutaj umieścić. Prezydent Wałbrzycha proponuje zmienić nazwę z Domu Pomocy Społecznej na Dom Seniora, natomiast dyrektor wałbrzyskiego MOPS-u Grażyna Urbańska, chcąc jeszcze mocniej podkreślić warunki, jakie będą w nim panowały, chciałaby nazwać ten obiekt rezydencją Rusinowa.